Dzień dobry, moje drogie panny. Witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na kolejne 7 dni. Następny film tygodniowy, 7-dniowy dla was w przyszły wtorek. Różnego rodzaju informacje, w tym linki do playlist, znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam. Zaczynamy. Wy same, wieża. O, ja myślę, że ponieważ to jest energia, powiedzmy sobie, wasza, zaraz to doprecyzuję, tutaj pojawia się silna potrzeba albo zareagowania na jakąś zmianę, albo po prostu wprowadzenie zmian. Głupiec przy tym. To jest też może być zmiana w was. Zaprzestanie martwienia się wszystkim. Niesamowite wydarzenia, które przychodzą do was z zewnątrz, jak to się mówi, ale w niezwykle optymistyczny sposób, niezwykle budujący, na was wpływają. Tak więc ja bym tej wieży nie traktowała tutaj negatywnie. Zobaczymy, co pokażą dalej karty. To jest jakaś sytuacja natury zewnętrznej, zaskakująca, która jednak koniec końców, uważam, w budujący i pozytywny sposób oddziałuje na was. Bardzo fajna energia, szczególnie przy głupcu, bo głupiec mówi, że kurczę, mam zaufanie do tej sytuacji, cokolwiek chcę zrobić w tej chwili, cokolwiek pragnę zmienić w moim życiu, co jest poniekąd w moim odczuciu odpowiedzią na zewnętrzne okoliczności, które do mnie przyszły nagle być może i mam do tego zaufanie. Panie, tak? Także, moje drogie panny, idziemy dalej. Zobaczmy sprawy uczuć. Prawdziwa miłość. To jest romans twojego życia, droga panno. To jest prawdziwa miłość między tobą a ważną dla ciebie osobą. Ktoś kocha cię szczerze. Ktoś po prostu, nie wiem, chce z tobą być. Ty chcesz być z tą osobą, chcecie romansować. Sąd ostateczny. Ponowne ocenienie sytuacji dla części z was powoduje, że w oparciu o osobę, o której tutaj mówimy, a wy myślicie, dochodzicie do wniosku, że to jest ta prawdziwa miłość, to jest moja osoba. Równie dobrze, odwracając sytuację, możemy uznać, że to osoba, o której tu myślimy i mówimy, tak ocenia sytuację względem jakby ze swojej perspektywy. Ale mamy też osobę wracającą. Ona czuje, albo obie strony czują, że to uczucie między wami jest absolutnie silne, że to jest wasza osoba, że wy jesteście jej osobą. I to się tutaj pokazuje. Idziemy dalej, słuchajcie, zobaczmy, co w finansach. Papież. Byk może być ważny. Jakiegoś rodzaju możecie mieć takie przekonanie, że jakiś rozwój własny pozwoli wam za jakiś czas, być może praca nad sobą pozwoli wam za jakiś czas dojść do takiego punktu, w którym będzie to miało jasne przełożenie na finanse, ale wiecie, w papieżu są też urzędy, instytucje różnego rodzaju, nazwijmy to, wyższe osobowości, osobliwości, osobistości, o to było to słowo, przepraszam, osobistości, no, które wskazują nam kierunek, nakazują coś czasem. W dobrym słowa tego znaczeniu, bo papież jednak, powiedziałam, on robi to zazwyczaj celem wzmocnienia w nas chęci do rozwoju czegoś, tak bym to określiła, ale pokazuje się tutaj jakaś taka energia. No dobra, jeśli chodzi o pracę, rycerz kielichów, część z was ma adoratora w pracy i to takiego na bogato. No, tu mamy, no tak, osoba, z którą możecie współpracować, adoruje was. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ogólnie już odchodząc od romansów, miłości i innych tam historii sercowych, rycerz kielichów na poziomie pracy to jest ta energia, w której my po prostu sercem się kierujemy w tym, co robimy. Wkładamy nasze serce w to, co robimy. I to jest w zasadzie bardzo piękne, bo ono rzeczywiście w dalszej perspektywie tego rodzaju zaangażowanie przynosi korzyści w postaci materialnej. Trzeba kierować się sercem, drogie panny, w pracy w tym tygodniu.
Po prostu to się bardzo jasno pokazuje, ale też tak jak mówię, być miłym, być życzliwym i tak jak mówię, tutaj jest jeszcze jakaś kwestia, nazwijmy to adoracji, adoratora, tak, w waszym otoczeniu, więc zwróćcie na to proszę uwagę. Rodzina, przyjaciele, w przeciągu kilku tygodni, będzie pewnie wyjaśnienie jakichś spraw zapewne. Nie wiem, czy macie z koziorożcem do czynienia. Jeśli macie z koziorożcem do czynienia, to jakieś tutaj sprawy. Jeśli koziorożec lub ktoś, kto ma koziorożca w swoim wykresie urodzeniowym, stanowi dla was część środowiska waszego przyjacielskiego, rodzinnego, to tutaj w przeciągu kilku tygodni jakieś sprawy z tą osobą się wyklarują, nabiorą tempa być może. Pozwólcie, że doprecyzuję, bo wiemy doskonale, że energia diabła niesie za sobą również sporo ryzyko. To wy. Jeśli czujecie, że w waszym otoczeniu, wśród przyjaciół, jest osoba, która oddziałuje na was, jej energia oddziałuje na was w taki sposób, powiedziałabym, no, odzierający was z energii, niezbyt przyjemny, to wydaje mi się, że w przeciągu kilku tygodni ostatecznie będziecie w stanie się od tego uwolnić lub znajdziecie w sobie jakiegoś rodzaju, no, odpowiedź na jakieś nurtujące was pytanie w tym zakresie. Jeśli to jest w waszym środowisku rodzinno-przyjacielskim ktoś, kto cierpi na jakiegoś rodzaju uzależnienia, tak, to też wydaje mi się, że wy w przeciągu kilku tygodni będziecie w stanie tutaj po prostu, no, pomóc jakoś, wesprzeć być może, znajdziecie jakieś rozwiązanie, znajdziecie w sobie. Jeśli macie do czynienia z sytuacją w rodzinie i wśród przyjaciół, jeśli jest osoba bądź osoby, od których w tej chwili się izolujecie z jakiegoś powodu, nie macie ochoty ani potrzeby rozmawiać, wychodzić z inicjatywą, bo nie, to tutaj też jest szansa, że w przeciągu kilku tygodni to się zmieni i albo nawiążecie ponownie kontakt, może oni nawiążą ponownie kontakt, a może po prostu zapomnicie o całej sprawie i dalej będziecie żyć swoim życiem. Ostrzeżenia. Dwie monety. Tutaj prośba jest, słuchajcie, bardzo wyraźna o to, w ostrzeżeniach, żeby panna w tym tygodniu starała się zachować dyscyplinę, samokontrolę i taką solidność w tym, co robi. Szczególnie jeśli rzeczywiście jest w waszym, przepraszam, obszarze takim zawodowym, ktoś, kto no, swoją osobą powoduje, że jest wam tak bardzo miło, to żebyście tutaj za wysoko nie odleciały, moje drogie panny, dopilnowały wszelkiego rodzaju szczegółów zawodowych. Coś miłego, nieoczekiwanego, paść monet, jakaś nowa możliwość, jakaś wiadomość odnośnie pracy, odnośnie pieniędzy być może, bardzo, bardzo, bardzo dobra w zasadzie, bo ona się pokazuje jako coś miłego. Słońce, widzicie? Słońce to potwierdzi. Dobre wiadomości finansowe, powiedziałabym, i na spodzie małej karty, ta małej talii, zwycięstwo. Coś dobrego w drodze. I moim zdaniem ma to związek z pieniędzmi. Jeśli chciałyście się czegoś uczyć, ktoś wam, znaczy negocjowałyście na przykład jakieś warunki jakichś szkoleń czy czegoś takiego, to też tutaj dobre te wiadomości do was przyjdą. Natomiast to jest dopiero początek, pamiętajmy. Jeszcze daleka droga przed wami. Natomiast jest jakiś tutaj ewidentnie progres w zakresie finansów, spraw zawodowych lub paść monet to też uczące się dzieci i słońce przy tym, czyli jakieś sukcesy po stronie waszych dzieci albo po prostu dobra atmosfera w szkole, zadowolone dziecko. Bardzo wam dziękuję, uważajcie na siebie, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.